Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Hearthstone Heroes of Warcraft i kolejny odcinek z kontynuacji przygody w klątwie Naxxramas. Przed nami drugi boss rewiru zarazy i jest nim Heigan Nieczysty. Obiecuję, że cię nie zabiję, jeśli nie zagrasz przeciw niemu. Ale ten Kael Tuzat jest dowcipny. Obiecuję, że mnie nie zabije, jeżeli nie użyję przeciwko niemu żadnych kart. Heigan Nieczysty. On ma umiejętność specjalną za jedną manę, która się nazywa Erupcja i zadaje 2 punkty obrażeń wrogiemu stronnikowi z lewego skraju planszy. Czyli zabija mi stronników po lewej, zadając 2 obrażenia. I teraz pytanie, czy grać przeciwko niemu talią zawierającą całe mnóstwo stworków, czy też zagrać przeciwko niemu talią, która się bardziej opiera na zadawaniu bezpośrednich obrażeń, tudzież na ekwipunku. I tak sobie myślę, że rozegram przeciwko niemu pierwsze starcie talią wojownika i zobaczę, jak mi pójdzie, gdyż talia wojownika głównie się opiera właśnie na atakach bronią z ekwipunkiem zakładanym przez... Znaczy na postać, na bohatera. Ewentualnie spróbuję później czarnoksiężnikiem, a jeżeli nie, to nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że uda mi się go rozwalić w pierwszej walce. Więc za chwilę widzimy się w pierwszym pojedynku z bossem Heiganem Nieczystym. Bossem, drugim bossem rewiru zarazy. Więc pierwszy pojedynek stoczę normalną talią wojownika. Niestety jeszcze nie mam wszystkich kart odblokowanych, tylko 14 na 20. I piąty level mam na garoszu, pieku, ryczu, jakoś najgorzej, znaczy na najgorzej. Po prostu rzadko gram akurat talią wojownika, rzadko gram tą postacią. Więc nie wiem, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Garosz, piekło, rycz, czyli garosz, Hellscream kontra Heigan Nieczysty. Myślisz, że zdołasz tu przeżyć? Myślę, że zdołam. Albo śmierć. A jeżeli nie zdołam, to może... Co my tu mamy? Okrzyk bojowy Murloc. Tego możemy wywalić. Albo ewentualnie trzeba trzaskać na stworach z szarżą i jechać go od razu po rzuceniu na stół. Zobaczymy, co mi powie jak na witaj. Nie mam czasu na te bzdury. Spoko, dobra. No to my sobie zagramy w takim razie, to on go zniszczy erupcją. Tak mi się wydaje. Tak jest. On niszczy erupcję od razu stronników, więc trzeba... Myślę, na stworach z szarżą. Tak, prowokacja. Właśnie, on ma taką talię, że ekwipunkiem widzę sobie nic nie... Nie poradzimy sobie z ekwipunkiem. To skoro tak... Gotowe. To skoro tak, to tak. Już widzę, że talia wojownika tutaj będzie bez... nieskuteczna na niego. To bardzo nieskuteczna. Nie zadzieraj, gotowe. Daj temu stronnikowi turę na przygotowanie. Aha, czyli też nie mogę ich przesuwać na polu bitwy, więc on będzie ich po prostu trzaskał go tak, że... Zabijam po prostu stronników. W ten deseń zagrywa. Czego chcieć? Lokhar Oga! Atakujemy w ten sposób. Więc używa manę na...
Ulala, 5 na 4, teraz mi pojedzie demonem. Ja mu zgadałem, coś takiego. Dwa punkty pancerza i garusz, piekłorycz. Atakuje. Przychodzę. O, jest losowego demona. Wrota są otwarte. Gotowe. Nie mam już ataków, to trudno. Wow, punkty obrażeń. Ile mam przerąbane. Dobra, i tutaj dwa punkty pancerza sobie podamy. Widzę, że bardzo zmyślna ta talia. Czyli już widzę, że na stworkach to ja nie pojadę. Chyba, żebym zrobił talię na stworkach z szarżą, no to wtedy ewentualnie, ale nie mam aż chyba tyle stworów, żeby się... Dustingo! Gotowe! Ależ nam wystawiał tych stworów. Nie no, to już jest porażka. Totalna. No cóż, Szymko. Dustingo! I przegrałem, bo mi skopiował, czyli tak, on robi kopię za mną. No, no dobrze, no to mam przez tyle przynajmniej. Może jakieś karty młyniec mi się odblokowały. Dobrze. Karty przynajmniej sobie odblokowałem. Więc za chwilę mamy podejście numer 2. Tym razem wezmę talię czarnoksiężnika i zobaczę, co ona na to powie wszystko. Wiecie co? Pomyślałem sobie, że podejdę do tego zagadnienia troszkę inaczej. I myślę sobie, że trzeba sobie po prostu zrobić swoją talię na czarnoksiężniku i pojechać go bezpośrednimi obrażeniami, niszczyć mu stworki i temu podobne rzeczy, więc tak. Na pewno pójdzie do tej talii ogień duszy dwa razy, no bo jest za 0 i zadaję 4 punkty obrażeń plus odrzucam losową kartę. Tutaj mam co? Pakt ofiarny, zniszcz demona, przywróć 5 punktów zdrowia, ponieważ Heigan operuje na demonach, więc mi się to bardzo przyda. Nadmiar mocy, daj przyjezdnemu stronnikowi +4/+4 do końca tury. Następnie umrze w męczarniach, no nie wiem, czy to jest dobre, śmiertelny wir. No to, im więcej obrażeń, tym lepiej. No tego z prowokacją sobie wezmę, bo on mi się przyda do chronienia dubska. Dodaj 3 punkty obrażeń swojemu bohaterowi, niespecjalnie. Ale to mogę wrzucić, splugawienie. Dłużej mam tych kart w tym talii. I co, zadaj 4 punkty obrażeń stronnikowi, też wrzucę. Wysysanie życia, zadaj 2 punkty obrażeń, przywróć 2 punkty obrażeń swojemu zdrowia swojemu bohaterowi. Także dorzucę 4 punkty wszystkim postaciom. To też dorzucam. I przerażający infernal mogę sobie dorzucić. I teraz co my tu jeszcze mamy? Praktycznie wszystkie karty użyłem. Poza tym, bo odrzucać losową kartę nie chcę. Obrażeń, bo to mógłbym rzucić, nadmiar mocy. Tak, w razie, żeby go dokończyć. Tego przeciwnika teraz sobie rzucimy parę kart z szarżą, o dzika. A tak może być, dwa razy. Z szarżą, coś z szarżą. Zadaj 2 punkty obrażeń. O właśnie, trędowaty gnom. Spoko. A, możemy tą elfkę też walnąć. Coś, co zadaje obrażenia. Szał +3 do ataku, obrażenia do zaklęć.
Agonia, Nerubianina 4x4 przy zwi. To może być niezłe. Spróbuję z tymi jajkami. Co by tu jeszcze? Prowokacja, wycisz stronnika, zdaj 3 punkty obrażeń. Tego sobie dorzucę. Szarży Murloka. Z szarżą. I coś tu jeszcze. Broń przeciwnika. Broń przeciwnika. Daj przyjaznemu stronnikowi. Coś jeszcze. Ukrycie. Boska tarcza. Z szarżą. 3 na 1. Wilczy jeździec. Dobra, mamy. Szybka, tania talia i teraz jedziemy niszczyć no, przeciwnika. Spróbuję tą talią czarnoksiężnika wygrać. Wygrać to starcie na normalnym. I zaraz widzimy się już tutaj na arenie pojedynkowej. Dobra, jestem na linii. Czekamy, no zobaczymy, czy ta moja zmontowana na szybko talia atakująca pozwoli tutaj coś zrobić. Dobra, akceptuję, bo nie mam. Szarża, no dobra, może być. Czemu mnie wzywa? Koniec tury. Jeden kryształ many. Zostaje 2 punkty obrażeń. Zmuszam go do wyrzucania takich kart. Kolejny raz. I teraz. Ajdź, 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 ajdź. No ale dobrze. Głupi, 5 na 3 teraz. No to ja teraz pyk. I pyk Heigana. Dobrze, koniec. Tury, zobaczymy jaki jesteś mądry, Heigan. No dobra, on teraz go zniszczył. Prowokacja, szarża. I teraz tak, okrzyk bojowy. Jeden strzał. Dobierzemy sobie kartę. Okej, jest. Jedziemy. Przychodzę z pustki. Jest koniec, bo jest zniszczona moja tura. Przyzwinia Rubianina 0 na 0. Dobra. Teraz zniszczymy. Hehe, i mamy tak. Stwora z szarżą. To jest raz. Kolejnego stwora z szarżą. Skosztuj mojej stali! Koniec tury. Przetrzepię ci mózg! Przetrzepiesz mi mózg. Dobrze. No i teraz? Ja się czuję.
mogę wybrać ukrytych stronników. Czemu mnie wzywa? No i co? No i dobra, no to koniec tury. Jak mi niszczy stwora, to przystanie. Przystaniesz. Sam się zabijesz. 3 na 3, no dobrze, no to niedobrze. Bo niedobrze. Nerbianin, dobrze. Mogę tego zrobić. Pakt ofiarny, zabij demona. No jasne, że go zabiję. Aha, i przywrócę sobie życie. Pięknie. Koniec tury. I nerubianin, 4 na 4, dziękuję bardzo. La, teraz mi się coś przydało. Gotowe. Mam za mało many. Za mało many. No cóż. Oj, infernale mi pojechał. Ajdź, ajdź, ajdź. I proszę bardzo. Oj, nie zdążyłem sobie karty dociągnąć. Aja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 j. I teraz co tu mamy? Jeden strzał, jeden trup. Aha. I koniec tury, on mi go zabija. No, wytrzymam to czy nie? 6 punktów. O, jest. Teraz... Koniec tury. Karty... Nie, Infernal znowu. Sam siebie zabił prawie. I nie żyjesz, Heigan. Jest! Jest! Zabiłem Heigana. Dobrze zmontowałem ten deck na tyle, żeby go rozwalić. Wreł z gniewu. Wreł mówię, tak. Mówię. Co wygraliśmy? Pokonano Heigana Nieczystego. Nagroda Niestabilny Ghoul. Prowokacja Agonia. Zada jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Spoko. Czyli deck mistrza Guldana się odblokował. Następnym bossem będzie jakiś kolejny boss, ale to już będzie w następnym odcinku. Przepraszam bardzo za przejęzyczenie. Cóż, dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, z tej strony mówił dla was Żuraw.pl, a to było Zagrajmy w Hearthstone, Heroes of Warcraft, Klątwa Naxxramas, Rewir, Zarazy, drugi boss Heigan Nieczysty, ale udało się go rozwalić, pa pa!